Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, odcinek oczywiście będzie krótszy, tak jak uprzedzałem. Brak czasu spowodował to, co się dzieje. No, taka praca. Natomiast powiem tak, odcinki krótsze, ale samo mięcho. Bez chlebka można konsumować, także zapraszam na ucztę. Moi drodzy, pierwszy temat. Dla miłośników tak naprawdę psów i kotów, a poniekąd i dla wszystkich. Macie pieski, macie kotki? Fajnie, ja też mam dwa koty. Czasami mi dają popalić, ale to cała radość z nich. Ale jak mieszkacie w Polsce i macie psy i macie koty, to od przyszłego roku, konkretnie od 17 lutego 2025, będziecie je musieli zarejestrować. Nie, moi drodzy, to nie jest fake news. To jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. W skrócie nazywa się to KROPiK. Otóż, moi drodzy, szanowni, to jest projekt ustawy. Oczywiście ja go podlinkuję, żeby każdy mógł się z nim zapoznać. Tutaj różnego rodzaju to jest opisane, wiecie, zawiłości i tak dalej, i tak dalej. Ale do meritum. Oczywiście każdy będzie mógł sobie sprawdzić przez aplikację mObywatel tego swojego pieska, kotka. Oczywiście urzędy też będą mogły sprawdzić. Jak myślicie, po co to jest? No oczywiście nie po to, żeby pieski, kotki miały lepiej. Moi drodzy, to jest pierwszy krok do opodatkowania. Następnym krokiem będzie przymusowe ubezpieczanie. A po co? No jak to po co? No skoro na wschodzie day i było day z Polski, a kasy w kasie nie ma, no to skądś te pieniądze trzeba wytargać. No jeszcze zostali, jak to się mówi, miłośnicy psów i kotów, zwierząt domowych, tak? No bo wiecie doskonale, że w obecnych czasach utrzymanie takiego zwierzęta też tanie nie jest. Takich zwierząt, przepraszam. Więc ekipa Gauleitera Tuska wpadła na pomysł, jeszcze z nich można wydrzeć kasę. I podejrzewam, że na początek to na pewno nie będzie jakiś duży podatek, to będą jakieś groszowe tematy, ale potem za chwilę się pewnie odpalą ekolodzy, bo przecież pieski, kotki załatwiać się muszą, a to są koszty, więc trzeba dołożyć i następne, i następne, i następne. Tak, moi drodzy, tego szaleństwa końca nie widać. Zapraszam do komentowania, co wy o tym myślicie, ale przechodzimy do następnego tematu. Moi drodzy, jesteśmy jeszcze w Polsce, no to chciałem wam coś pokazać. To jest materiał, który jest z telewizji Republika. Bardzo się tym wszyscy pompują, za chwilę dojdziemy do sedna. Ja oczywiście go wam puszczę. Hello everyone, today Polish Americans are celebrating the great Kazimierz Pulaski, a tremendous man. And I think that not only Polish Americans, but everybody is celebrating his life. He was a very special person. Brave and strong and represented so much to the Polish people. And it's my honor to do this. I was asked to do this by great Polish patriots who I know and respect. And it's my honor to do so. So to everybody, have a tremendous Pulaski Day. And if you're in the parade, that's even better. But we love Poland. We love the Polish people. And there's nobody better. They're great. They're strong. They're smart. And we're going to make America great again. Also, with this, we're going to also make America great again. Thank you all very much and have a great day. Co wy na to, moi drodzy? Oczywiście dziękujemy, panie Trump, za życzenia. Tylko one są nieszczere. Dlaczego? Przykład? Proszę bardzo. No i co wy na to, moi drodzy? To materiał z wczoraj, jak to pan Trump modlił się za wszystkich Żydów, którzy zginęli w wojnie z Hezbollahem. Tak, moi drodzy, pan Trump, jeżeli chodzi o sprawy Ukrainy, sprawy innych państw, jak najbardziej popieram. Natomiast jeżeli chodzi o państwo Izrael, pan Trump zachowuje się jak jeden z nich.
Mówiąc krótko, jeżeli się zachowuje jak jeden z nich i zostaje dopuszczony do tego stołu, żeby się z nim dzielić, czyli jest jednym z nich, a jeżeli jest jednym z nich, to ufać mu nie można. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, co do pana Trumpa jeszcze, chciałem wam coś tutaj pokazać. W tej chwili na waszych ekranach jest to z tak zwanego wiecu wyborczego w Pensylwanii. W czym jest rzecz? Wszyscy teraz pompują się tym, w większości wszystkie media. Ja osobiście uważam, że to jest zasłona dymna przed tym, żeby nie ukazać Trumpa w tej jarmułce, jak się modli. Ale ja dotarłem, pokazałem, bo wiecie, nie wszyscy popierają to, co on robi, jeżeli chodzi o politykę Izraela. Praktycznie większość jego wyborców tego nie popiera, więc słabo to wyglądało. No, pan Musk, wiemy jak się zachowuje. Trochę jest wolnościowy, ale tak trochę nie bardzo. Panie Musk, nie da się być trochę w ciąży, prawda? No właśnie, trzeba się opowiedzieć po jednej ze stron. Ale do meritum. Musk twierdzi, że jeśli Harris wygra wybory prezydenckie, Stany Zjednoczone skończą się. No, ja też tak uważam. Ale Trump wcale nie jest lepszy. To jest moje zdanie. To byłby koniec Ameryki, skomentował publikację, w której stwierdzono, że w przypadku zwycięstwa demokratów Stany Zjednoczone zamienią się w jednopartyjne państwo socjalistyczne. Pełna zgoda. Pełna zgoda, jeżeli będzie Harris, to będzie pełny socjalizm. Tylko wiecie, moi drodzy, jest jedna rzecz. Podam wam przykład. Jeżeli przychodzi do sytuacji krytycznej i macie uratować swoje dziecko i obce dziecko, to które będziecie ratować? Oczywiście, że swoje. Ja też bym tak zrobił i to jest normalne zachowanie każdego. Więc dla nas, czy tam będzie Trump, czy tam będzie Harris, to tak naprawdę jest żadna różnica. Bo czy Trump, czy Harris, to Polskę mają głęboko w dupie. Tak, moi drodzy, tak jest moje zdanie. Oni patrzą tylko, żeby make America great again. Co dla mnie, to już ja mogę, kim ja jestem tak naprawdę, ale dla mnie to jest populistyczne hasełko. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, było o Izraelu, było o panu Trumpie w tym temacie, to ja chciałbym wam coś pokazać. Takie zdjęcie, żeby unaocznić pewne sprawy. 2/3 wszystkich budynków w strefie Gazy to jest trzykrotnie więcej niż budynków ma Manhattan. Zostało całkowicie lub częściowo zniszczonych. Według szacunków ONZ-u uprzątnięcie wraku, czyli tych gruzów, może zająć 14 lat i kosztować 1,2 miliarda dolarów. Zawalone budynki pozostawiły po sobie stosy gruzu wypełnione rozkładającymi się ciałami i niewybuchami, moi drodzy. Dlaczego nikt nie mówi o pokoju? Bo niedobra jest o tym mówić. Szanowni, ale jest światełko w tunelu. Coś wam pokażę. Artykuł, oczywiście ja jako ruska onuca muszę się posiłkować rusko-onocowymi informacjami, więc Financial Times. Tak, moi drodzy, artykuł z Financial Times. Ocencie sami, czy to jest prawda, czy to jest fake. No cóż, zobaczymy. Ukraina chce oddać część swojego terytorium Rosji w zamian za zaprzestanie działań wojennych. Tak jest napisane w artykule. Kijów negocjuje za zamkniętymi drzwiami porozumienie pokojowe, w którym Rosja zachowa kontrolę nad swoim terytorium w nowych regionach, ale jego suwerenność nad nimi nie zostałaby uznana. Ukraińscy urzędnicy obawiają się, że zabraknie im ludzi, zachodniego wsparcia i broni, dlatego za zamkniętymi drzwiami mówi się o porozumieniu z Moskwą. Na wschodzie ukraińskie wojska tracą pozycję pod presją armii rosyjskiej, a tej zimy kraj stanie w obliczu przepotężnych niedoborów prądu i ciepła. Dlatego Ukraina wkracza w trzecią zimę wojny w gorszym nastroju niż kiedykolwiek. Tak podaje ten artykuł z Financial Times. No powiem szczerze, moi drodzy, jeżeli by to była prawda, a nie tylko dywagacje dziennikarskie, chociaż Financial Times zawsze podawał wiarygodne newsy, jak najbardziej jestem na tak. Tylko co to dla nas oznacza? No cóż, nad tym skupimy się w jutrzejszym odcinku,
ponieważ jutro będzie temat Ukrainy. A na temat dzisiejszych tematów proszę Was naprawdę o soczyste komentarze i do zobaczenia jutro. A nie, przepraszam, jeszcze suchar. Moi drodzy, mały Icek przychodzi do swojego ojca i żali się. Tato, chłopaki się wszyscy ze mnie śmieją w szkole, że nie mam tableta. Napleta, synu, napleta. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Wszystkim Wam życzę dobrego dnia. Aha, i zapomniałem, pamiętajcie o lajku, subie i puknijcie w dzwoneczek u mnie, żebyście tam nie opominęli żadnych informacji.